Janusz Korwin-Mikke został, jak napisał to Sławomir Bentzen, poinformowany, że nie będzie kandydatem Konfederacji w przyszłych wyborach, co, nie oszukujmy się, w sytuacji, kiedy jesteście Korwinem, raczej oznacza to, że stajecie wyrzuceni tudzież zmotywowani do odejścia z partii, jaką jest Konfederacja, oraz rozpoczęcia cyklu życia Korwina na nowo, czyli prawdopodobnie założenia nowej partii, która osiągnie nawet jakiś wynik chwilę przed wyborami tylko po to, żeby Korwin w ostatniej chwili odpalił próg 1%, tylko po to, żeby partia w końcu nie miała dobrego wyniku w wyborach i zostanie z niej znowu wyrzucony, zastąpiony przez kogoś i cykl życia się powtórzy. Pytanie, może to już ostatni raz ze względu na zaawansowany wiek Korwina i to, że wiecie, następne wybory za 4 lata, parlamentarne przynajmniej, oraz tego, że tym razem Konfederacja jest w miarę silną partią w Sejmie i być może bez Korwina sobie poradzi, Korwin nie przyciągnie na swoją stronę aż tylu ludzi, ale jednak, tak, cykl życia się dopełnił, a Konfederacja pozbyła się Korwina, którego w dużej części oskarża o słaby wynik wyborczy w ostatnich wyborach. Do tego, całe to wyrzucenie Korwina jest zakończeniem sytuacji, która trwała od tak naprawdę chwili po wyborach, kiedy wyniki się ujawniły, w których to no, Korwin został oskarżony o to, że jego wstawki na temat wydarzeń różnych i wieku zgody może nie były najbardziej fortunne i nie pomogły najbardziej Konfederacji, a także zarzutów, które stawiał tam potem Bosak, a propos Kariny Bosak, która przeskoczyła go w wyniku wyborczym, o tym, że Korwin miał obrazić, Korwin go jej nie obraził, no bez znaczenia, w każdym razie zrobiła się imba, która eskalowała do tego, że różne stronnictwa w Konfederacji zaczęły się nawzajem wyzywać i wyciągać na siebie brudy związane ze zdradzaniem żon i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje się, że w jakimś stopniu jest to zakończenie tej imby, aczkolwiek odejście Korwina oczywiście może pociągnąć za sobą dalszą eskalację, wyciąganie z tej partii ludzi, którzy są korwinistami z krwi i kości, którzy teraz są wkurzeni na Mentzena, bo tacy ludzie są, oraz przez jakiś jeszcze czas wojenką między tymi środowiskami, aczkolwiek zakładamy, że to wszystko raczej będzie sobie powoli cichło teraz po tych wydarzeniach i po tym ewentualnie jak Korwin swoją partię założy i minie miesiąc, dwa, kiedy będzie o tym głośno. Oczywiście o ile założy. I to wydarzenie samo w sobie jest wydarzeniem ciekawym, no bo Korwin wiadomo dla Konfederacji był postacią ważną. I w tym filmie chcielibyśmy trochę porozmawiać o tym w ogóle w jakiej pozycji znajduje się Konfederacja, bo znajduje się w ciekawej pozycji, tak? Jest jakby partią opozycyjną, która w sumie jest bardzo inna od PiSu na wielu poziomach, a reszta partii w parlamencie będzie w rządzie w tym wypadku, więc jest w unikatowej dosyć sytuacji. Jest partią, która w pewnym momencie miała wysokie wyniki tylko po to, żeby przed wyborami je stracić. Porozmawiamy o tym, czemu potencjalnie je straciła, ale też porozmawiamy o przyszłości Konfederacji, o tym, czy Konfederacja ma w ogóle szansę przetrwać, o tym, czy ma szansę wzrosnąć jeszcze w przyszłym Sejmie, o tym, co się stanie w następnych wyborach i w ogóle porozmawiamy o Konfederacji, bo o Konfederacji obecnie mówi się bardzo mało i jest to zrozumiałe, tak, bo ani nie są oni PiSem, co dosyć oczywiste, ani nie są teraz w koalicji, która ma tworzyć rząd, co do której no też patrzenie najbardziej ze wszystkich, więc Konfederacja przez jakiś czas będzie cichym tematem. I być może dla niej to nawet dobrze, bo jest to partia, która powinna przemyśleć parę rzeczy, która powinna wybrać, w którą stronę tak naprawdę pójdzie. I w tym filmie porozmawiamy głównie o tym. Porozmawiamy o tym, w jaką stronę Konfederacja może iść, co ją czeka po tych stronach, jakie są zagrożenia i plusy dla niej. Więc bez zbędnego przedłużania, zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy, będą wam się wyświetlać, więc naprawdę warto. Do tego serdecznie zapraszamy do zerknięcia w naszego Patronite'a i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nas tam wspierają, pomagają tworzyć te treści, które właśnie oglądacie. I lećmy do materiału. Słowem wstępu. Konfederacja miała wynik, który zawiódł Konfederację. I teraz jasne, z jednej strony Konfederacja może mówić, że to wina Korwina, który powiedział, wiecie, zrobił protokół i tak dalej i przez to Konfederacji nie udało się zrobić lepszego wyniku. I pewnie jest to po części prawda, wypowiedzi Korwina raczej nie pomogły Konfederacji, ale też było dużo innych czynników, które sprawiły, że Konfederacja wylądowała na takim miejscu, jakim jest. Związanych z ich pozycjonowaniem się na scenie, związanych z ich strategią, związanych z tym, co właściwie Konfederacja robi. Więc zakładając na chwilę, że Konfederacja się nie rozpadnie, nie rozleci wewnętrznie i wyrzucenie Korwina nie doprowadzi do jakiejś tam wewnętrznej destrukcji tej partii, co tak naprawdę się dzieje i jakie Konfederacja ma w ogóle w tym samej możliwości i do czego może zmierzać. Zacznijmy od naszym zdaniem scenariusza numer 1. Zaczęlibyśmy od zauważenia, że Konfederacja jako partia zrobiła ciekawy shift gospodarczy na wielu poziomach. Bo pomyślmy o tym w ten sposób. Jeśli spojrzymy na Konfederację z czasów, kiedy jej poparcie było jeszcze niskie, przed tym, wiecie, pikiem, tam parę miesięcy przed wyborami, to Konfederacja była partią dosyć radykalnie liberalną, czasami wręcz libertariańską, tak? Mieliśmy Mentzena, który mówił to swoje powiedzonko, który gdzieś tam pisał i wiecie, też dawał taki przekaz po prostu ogólny, że trzeba usuwać podatki, wychodzić z podatku, wiecie, PIT, CIT, ZUS, TVN, TVP, wszystko trzeba usunąć, tak byłoby lepiej w Polsce. Oczywiście mówił potem, że to żarty i że to nie jest program polityczny, ale to był więcej przekaz, tak? O usuwaniu ZUS-u czy ZUS-ie dobrowolnym dla przedsiębiorców mówili też dosyć dużo. Ogólnie mieli bardzo, ale to bardzo wolnorynkowe postawy, bardzo głośno wolnorynkowe postawy. I z tym Konfederacja dosyć mocno się kojarzyła, ale potem Konfederacja zaczęła rosnąć. I w momencie, kiedy Konfederacja zaczęła rosnąć i zaczęła być zapraszana do różnych programów telewizyjnych, zaczęła mówić o rzeczach związanych z gospodarką, zaczęła być wreszcie po prostu challenge'owana z rzeczy, które mówi, potem nagle okazało się, że Konfederacja musi trochę łagodzić swój przekaz i schodzić z nim do centrum. Już nie mówimy tutaj wprost o tym, że trzeba usunąć jakieś duże podatki albo bardzo je ograniczyć. Oczywiście no Mentzen tam mówił, że ma tą ustawę o picie, który będzie prosty i tak dalej, ale co do zasady mówił, że wiecie, usuwanie tych dużych podatków to będzie proces, który będzie trwał latami i że no to nie da się niestety tego zrobić tak od razu. Zamiast tego mówił o tym, że wiecie, no to możemy usunąć jakieś mniejsze podatki, jakiś tam podatek cukrowy, tak wypisał tą listę, tam 15 bodajże podatków, które są do usunięcia. No i jakby na tej podstawie próbował przekonywać wszystkich, że oni dalej są bardzo wolnorynkowi. Dalej byli wolnorynkowi oczywiście, ale jednak
jednak wydaje nam się, że w porównaniu do tego, co Konfederacja głosiła wcześniej, no było to znaczne schodzenie do centrum. A w kontekście schodzenia gospodarczym Konfederacji do centrum, warto zauważyć, że też centrum przesuwało się w ich stronę. To znaczy trzecia droga wychodząca z postulatem dobrowolnego ZUS-u. To jest bardziej przerwą od ZUS-u dla ludzi, którzy mają problemy, dla małych firm, które mają problemy, ale nazywała to dobrowolnym ZUS-em, czym wchodziła bardzo mocno w retorykę, właśnie wolnorynkową retorykę Konfederacji. Mieliśmy Koalicję Obywatelską, która mówiła o 60 tysiącach kwoty wolnej od podatku, a to de facto dla dużej części społeczeństwa byłoby tak naprawdę bardzo mocne ograniczenie PIT-u, jeśli nie wycięcie PIT-u, no bo 60 tysięcy złotych, jeśli ktoś zarabia, no to powiedzmy PIT-u nie zapłaci, jeśli zarabia 80, to tylko 20 tysięcy zapłaci PIT, więc to byłyby relatywnie małe pieniądze. A poza tym wiecie, no na scenie pojawili się, nie wiem, bezpartyjni samorządowcy mówiący o tym, że PIT trzeba w ogóle usunąć. Zauważmy, że nie dość, że Konfederacja schodziła trochę do centrum przez to, że no musiała jakoś bronić swoich pomysłów i nie mogła już mówić czegokolwiek, jeszcze centrum przesuwało się w stronę Konfederacji, więc w pewien sposób Konfederacja gospodarczo zaczęła zlewać się z mainstreamem politycznym i szła w kierunku haseł bardziej centrowych, co przed samymi wyborami, powiedzmy, gdzieś tam, biorąc pod uwagę ich właśnie te wszystkie wypowiedzi, to jakie poglądy mieli ludzie na listach i tak dalej, mogło sprawiać, że duża część wyborców stwierdzała, że w sumie, skoro dosyć podobnie gospodarczo wygląda to po wszystkich stronach, to zagłosują na partię, która ma mniej ciekawych take'ów ideologicznych. Więc mogłoby się wydawać, że ta sytuacja jest tragiczna. I przed samymi wyborami być może dla Konfederacji była. My jednak zaryzykujemy twierdzenie, że po wyborach już i w nowej sytuacji w Sejmie, ta sytuacja może dla Konfederacji być całkiem niezłym paliwem do wzrostu. Dlaczego? Spójrzmy na to z tej perspektywy. W obecnym Sejmie będziemy mieli koalicję Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, które będą razem tworzyły rząd najprawdopodobniej, oraz opozycję w postaci bardzo dużego klubu opozycyjnego, jakim będzie PiS, oraz opozycję w postaci Konfederacji. To sprawia, że tak naprawdę na opozycji Konfederacja musi walczyć z PiS. O tym porozmawiałem później, ale weźmy pod uwagę teraz jednak to, że PiS będzie miał ciężki czas, tak jest partią usuniętą od władzy z dużą niechęcią społeczeństwa, a także jest partią dosyć socjalną, nawet bardzo socjalną. Konfederacją nie mierzy się bezpośrednio ten sam elektorat, a opozycja z kolei teraz, która będzie w rządzie, tak naprawdę będzie się zużywać. No bo wszelkiego rodzaju afery, kłótnie wewnętrzne, które będą miały miejsce w koalicji, jakieś rzeczy, które będą kompromisami, które nie będą się do końca podobały wyborcom i nie zaspokoją wszystkich wyborców, bo nie oszukujmy się, to jest koalicja złożona z bardzo szerokiego grona wyborców, więc jakaś część będzie z nich na pewno zawiedziona. Doprowadza do sytuacji, w którym Konfederacja może być w dosyć unikatowym miejscu. Jeśli po prostu będzie siedzieć i krzyczeć swoje wolnorynkowe hasła, no to tak naprawdę będzie w stanie tutaj no, pokazywać się jako alternatywa do partii, które teraz rządzą, szczególnie Trzeciej Drogi oraz Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie być partią nieumoczoną w nim. Z perspektywy Konfederacji prawdopodobnie wymarzonym scenariuszem jest to, żeby ta koalicja porządziła rok, dwa i się rozpadła przy jakimś skandalu, bo wtedy tak naprawdę na kogo innego zagłosują ludzie. Więc Konfederacja w tym wypadku, jeśli zeszła do centrum ze swoimi poglądami gospodarczymi i są to poglądy, które jest w stanie zaakceptować przeciętny wyborca, to może okazać się w którymś momencie alternatywą dla tak naprawdę wszystkich innych partii będących w Sejmie, które będą umoczone w nowy rząd i przy okazji nie są PiS-em, który też ludzie pamiętają. Więc jest to dosyć ciekawa pozycja, w której się znajdują. I rzecz, która skłania nas do myślenia, że to może być mniej więcej pomysł Konfederacji na tą kadencję, jest właśnie wyrzucenie Korwina. Bo wydaje się, że wyrzucenie Korwina ma na celu właśnie to. Ma na celu po prostu robienie przyjaźniejszego wizerunku Konfederacji. Konfederacji, która nie mówi nagle losowo o wieku zgody, która nie mówi nagle losowo o pewnym akwareliście i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć oczywiste. Aczkolwiek wydaje nam się, że jeśli to jest droga, którą Konfederacja chce iść, to zapomina o jednej dosyć podstawowej rzeczy. Że to nie jest tak, że tylko Korwin w Konfederacji miał, wiecie, takie poglądy dosyć nie do przełknięcia przez takiego normalnego wyborcę, takiego centrowego wyborcę, może w tą stronę, takiego wyborcę niedzielnego. To jest trochę tak, że dużo ludzi w Konfederacji ma takie poglądy. Pomijając już nawet, wiecie, jakieś tam jedynki, dwójki, trójki na listach. Pomijając już Grzegorza Brauna, który, wiecie, no też ma takie swoje rzeczy, chociaż sprowadza jakąś tam część elektoratu, więc powiedzmy jest tolerowany. Mówimy tutaj, wiecie, o nawet ludziach w stylu, nie wiem, Mentzena, który, wiecie, podpisał tą Konfederację Gietrzwałdzką i ma też dosyć takie, no, mocne poglądy w wielu kwestiach. Mówimy o Bosaku, który jest, no, narodowcem, co nie kojarzy się w Polsce zbyt dobrze i raczej te struktury narodowe, organizacje narodowe nie cieszyły się największą popularnością jeszcze, powiedzmy, przed powstaniem Konfederacji. Dzisiaj, no, są podlogiem Konfederacji, więc jest to trochę zmiękczone, ale dalej, no w sensie to są też poglądy narodowe, dosyć mocne, które no też prawdopodobnie do przeciętnego centrowego wyborcy raczej średnio docierają. Więc wydaje nam się, że zwrot Konfederacji w stronę centrum jest o tyle gdzieś tam problematyczny, że liderzy tych partii, ale także większość jakichś działaczy, członków i tak dalej, którzy są prominentnymi członkami, którzy faktycznie gdzieś tam są na świeczniku, to są osoby, którym takie rzeczy będą po prostu wyciągane. Prawdopodobnie też w ogóle same będą o tym co jakiś czas przypominać. Wiecie, tutaj przykładem może być Mentzen, który w trakcie kampanii tak w wywiadzie powiedział, że no tak, dla niego jakby to jest oczywiste, że on powiedział bodajże Bóg, tak mi się wydaje, mogło być Maryja, Bóg, Jezus jest dużo ważniejszy od konstytucji, to jest chyba oczywiste, więc jakby takich rzeczy, takich stawek wynikających po prostu z poglądów członków będzie więcej, które mogą potencjalnie odstraszać no gdzieś tam centrowego wyborcę. Oczywiście nie każdego i oczywiście będzie różna skala mocy tych wypowiedzi i wiecie tego, co jaki wyborca akceptuje, ale jednak zauważamy, że w tym zejściu do centrum gospodarczym, które Konfederacja robi i w tym, że faktycznie to może być jej jakiś tam pomysł na przetrwanie, problem polega na tym, że dalej poglądy, które będą prezentowane przez dużą część jej członków w tej sferze społecznej, raczej nie będą znajdowały poparcia w tych grupach, które Konfederacja
Konfederacja potencjalnie od opozycji chciałaby przejąć. Więc to jest problem, który nawet gdyby chcieli rozwiązać, to wtedy może dojść do jakiejś, wiecie, wewnętrznej implozji i tego, że Konfederacja zacznie kłócić się ze sobą wewnętrznie. Widzieliśmy już, że samym Korwinem jest problem, a Korwin na wielu poziomach jest chyba najbardziej oczywistą osobą do wyrzucenia za kontrowersyjne poglądy, no bo wychodzi i mówi o wieku zgody, nie? W sensie w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie Pandora Gate, to nie jest najbardziej sensownym zagraniem politycznym. Czy duża część wyborców i fanów Konfederacji przeżyłaby wyrzucenie Brauna? No, mogłoby ciężko. Czy przeżyłaby zwrot Konfederacji w stronę liberalną? Być może. Pytanie, jak działacze wewnątrz partii by to przeżyli? Bo tak jak zawsze mówimy, trzeba pamiętać o dołach partyjnych, a nie tylko wyborca. Więc w tym kontekście Konfederacja i zwrot do centrum i próba przejęcia opozycyjnego elektoratu, gdyby potencjalnie większość rządząca, obecna opozycja, się wywaliła na twarz, może być ciężka. Bo jednak niektóre ich poglądy zostaną już na zawsze. No ale dobra, Orb, wy nam teraz mówicie, że ciężko wam sobie wyobrazić, że Konfederacja stanie się taką partią centrową, też światopoglądową w rozumieniu na przykład, nie wiem, PSL-u, tak? PSL jest centrowo-prawicowy i to jest partia, która powiedzmy gdzieś tam, no, pewnie mogłaby mieć podobny światopogląd do Konfederacji, do tego Konfederacja mogłaby gdzieś tam zmierzać, byłoby to mniej radykalne i jest ewidentnie akceptowane przez centrowych wyborców. No skoro mają z tym problem, to co ewentualnie mogą zrobić? No poza ukrywaniem poglądów tych społecznych i próbą, żeby to jakoś przemilczeć i ominąć, co my stawiamy, że to będzie raczej ta rzecz, która się będzie działa. Teoretycznie widzimy jeszcze jeden scenariusz, tylko od razu powiemy, że średnio w niego wierzymy, tak jakby dla jasności. Mianowicie jest to scenariusz próby przejęcia polskiej prawicy na siebie i stworzenia Konfederacji jako partii, która no tak naprawdę staje się takim pisem, trochę w rozumieniu tego, że jest największym rozdającym karty na prawej stronie polskiej polityki. No bo jeśli spojrzymy na kwestie światopoglądowe, to oczywiście to nie jest do końca PiS. Poglądy Konfederacji pewnie byłyby gdzieś bliżej suwerennej Polski, ale faktycznie z lekkimi korektami i z lekkimi poprawkami pewnie dałoby się jakby jakoś światopoglądowo zbliżyć do wyborców PiSu, szczególnie w jakichś miejscach, gdzie nie wiem, Czarnek zbierał dużo głosów, no to pewnie Konfederacja swoimi poglądami też mogłaby dużo głosów zbierać. To jest raczej możliwe i raczej wykonalne. No szczególnie, że wiecie, PiS też gdzieś ma tam te swoje narodowe tendencje, narodowe ciągoty, które są trochę inaczej nazwane niż narodowe, dlatego nie budzą tego złego skojarzenia. I dlatego też myślimy, że gdyby Konfederacja dała dojść do głosu w tych społecznych kwestiach, bardziej narodowcom, którzy trochę by, wiecie, zrebrandowali swoją nazwę, jakoś trochę inaczej to przedstawiali, to myślimy, że byliby w stanie dotrzeć do wyborcy PiSu. Tylko tutaj problem polega na tym, że duża część wyborców PiSu nie głosowała na PiS dlatego, że oni mają takie, a nie inne poglądy. To był jakby, to była jedna ważna część. Drugą ważną częścią było to, że no, oni są dosyć prosocjalni, tak? Mają wszystkie 13, 14 emerytury, 500+, 800+, dotacje, jakby, no wiecie, no pokazywanie, że państwo stać i państwo redystrybuje swoje zasoby, co nie jest do końca chyba programem Konfederacji, jak nam się wydaje. I ciężko nam sobie wyobrazić, żeby wolnościowcy zgodzili się na to, żeby iść w stronę właśnie no takiego jednak państwa socjalnego, no bo to chyba jest dosyć ciężkie przejście. A bez tego może być bardzo ciężko pozyskać dużą część elektoratu PiSu. No, wiecie, ciężko z postulatem likwidacji ZUS-u albo jakiejś formy ograniczania ZUS-u i emerytur iść do emerytów. A oni raczej mogą nie zagłosować za tą wizją i mogą nie być przekonani. Szczególnie też, że raczej nie korzystają z TikToka, żeby nawet usłyszeć jakieś argumenty, tylko z telewizji. No to też nie jest medium, w którym Konfederacja najlepiej sobie radzi. Więc wydaje nam się, że nawet gdyby PiS miał duże problemy i zaczęły się jakieś tam, wiecie, wewnętrzne rozłamy, gierki i tak dalej, PiS byłby bardzo, ale to bardzo osłabiony, czego no raczej się spodziewam, że będzie osłabiony, no to nie wydaje nam się, żeby Konfederacja była w stanie zająć miejsce po prawej stronie i przejąć dużą część elektoratu PiSu. Może jakąś, nie? Może jakąś bardziej wolnorynkową część elektoratu PiSu. Aczkolwiek, czy PiS mają na tyle dużą, żeby było sens się po nią schylać? Ciężko powiedzieć, nam się nie wydaje. Więc Konfederacja będzie miała naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Szczególnie, że trzecia sprawa, którą jeszcze tutaj szybko poruszymy, to kwestia tego, że Janusz Korwin-Mikke, który jednak jest symbolem tej partii, w ogóle symbolem tego typu ruchu w Polsce, teraz prawdopodobnie, no tak wszyscy obstawiają, my też tak obstawiamy, założy swoją partię. I w sumie nawet nie ma znaczenia, czy założy, czy nie. Duża część ludzi i tak pójdzie za Korwinem, tak po prostu, bo to Korwin. A jeśli założy swoją partię, no to pójdzie jeszcze większa część i stanie się dla Konfederacji realną konkurencją. Dlaczego realną konkurencją? Bo nawet jeśli zakładamy, że Korwin jest stary i że Korwin już nie przekonuje tak bardzo ludzi i że ludzie będą chcieli zostać z Konfederacją, która jest większym projektem politycznym, to jeśli Korwin wystartuje w jakichś wyborach i zgarnie 1% wyborców, którzy inaczej poszliby do Konfederacji, to w przypadku, kiedy Konfederacja ma obecnie tam, wiecie, pod 8%, no to 1% wyborców to jest bardzo dużo. A do tego wszystkiego jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że będzie mocno w Konfederację atakował, co też może jej nie pomagać. Bo wiecie, walka z Korwinem o wyborców korwinistycznych może być ciężka. Więc tak naprawdę, to co widzimy obecnie po stronie Konfederacji, my klasyfikujemy trochę jako pomysł polityczny na to, żeby wywalić Korwina, może powoli pozbywać się jakichś innych, bardziej radykalnych członków, innych może niż Grzegorz Braun, nie? Żeby trochę centrować tą partię, zmierzać do centrum, próbować zamazać swoją przeszłość, próbować zamazać pewne wypowiedzi, które padały, liczyć na to, że opozycja wywali się na twarz i odebrać im wyborców, odebrać im władzę. Ewentualnie próbować przyjmować elektorat PiSu, tylko tak jak mówimy, będzie to niezwykle ciężkie ze względu na to, że duża jego część głosowała za socjalnymi rozwiązaniami, no których Konfederacja raczej, no to nie jest partia
partia, taka wiecie, do której się idzie z pierwszą myślą, potrzebuje socjalistycznych rozwiązań. Więc my jesteśmy bardzo ciekawi, co Konfederacja teraz zrobi. Naprawdę jesteśmy tego bardzo ciekawi. Tak jak mówimy, to będzie partia, której będzie się znacznie mniej mówiło obecnie niż o jakiejkolwiek innej partii w tej kadencji. I jesteśmy ciekawi, jak tą ciszę sobie przetrwają i co będą próbowali zrobić. A żeby wiedzieć, co zrobili, żeby wiedzieć, co robią inne partie w polskiej polityce, żeby wiedzieć, co się dzieje też światowej czasami, zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy. To jest nasz Instagram, to jest nasz inny film, serdecznie polecamy oba. A do drugiego wszystkiego, dziękujemy serdecznie naszym patronom, staramy się starać dla was. Cześć!